Dzień dobry. Kupiłam takie kiedyś foremki do gotowania jajek, także zobaczymy, jak to wychodzi. Na razie się, jak widzicie, bujają i dosyć długo to zajmuje. W koszulkach już by były gotowe, nie? Jeszcze raz? W koszulkach byłyby już gotowe. Nie, mi się wydaje, że trzeba przykryć. A, okej, to przykryjemy, zobaczymy. Niestety, ale jajka nie wyszły, także są zwykłe, sadzone na śniadanie. Sadzone też są pyszne, ale miałam ochotę, wiecie, na takie właśnie inne, ale zupełnie nie wyszły, masakra, także od razu do śmieci to leci. Bawimy się z Radosławem w jaka to melodia. Puszczamy piosenki z lat 80. i Radosław zgaduje. A Jola Nie wie nic. nie wie nic. Muszę Wie, trochę wie. powiedzieć, że Radosław był kiedyś lepszy w te klocki, ale niestety zepsuł Nie, się. bo tu jakieś UK hity, których ja po prostu nie wiem. Nie znasz, ale fajna zabawa, zróbcie sobie coś takiego. A ja wam chciałam tylko pokazać dostawę. Dostałam od sąsiadów Pink Gin. Tu jest od razu po prostu tonik z. Boże, tonik. Lemoniada z różowym ginem wymieszane. Bardzo dobre, takie drineczki słabe są do lodu z owocami. Pycha, naprawdę pyszka, nie? Nie wiem, ja nie próbowałem tego. A jak mi ostatnio zrobiłeś, jak mi dała jedną tą Nie puszkę? próbowałem. Nie? Nie próbowałeś? Pyszne, naprawdę, jak taka lemoniadka, także spoko. I jeszcze wam chciałam pokazać, ostatnio nie było metoda w Też pyszne. nie było metoda w sklepie, no to wzięłam do prania Ecover i powiem wam, że świetny, świetny płyn. O ile płyny do naczyń tak nie do końca, no to ten naprawdę wam mogę polecić do prania. Bardzo ładny zapach zostaje. Ja przeważnie daję tyle w nakrętce do prania. Oczywiście muszę też powiedzieć, że my nie mamy jakoś bardzo uwalonego prania, albo nie mamy dzieci, żeby brudziły rzeczy marchewkami i innymi rzeczami, to nie mogę się odnieść, jak takie rzeczy dopiera. Ale tak najzwyklejszy, naprawdę fajny i śliczny zostawia zapach. Jak widzicie, to jest skoncentrowane. Oczywiście cruelty free, także to bardzo fajne. No i wiecie, ekologicznie zrobione, jak widzicie, też z roślinek, także polecam, mogę polecić zarówno metod, jak i to. To nawet chyba mi już teraz bardziej ładniej pachnie niż metod ostatni lawendowy. Pamiętajmy, moi kochani, że jest bardzo, bardzo gorąco. W ogóle nie pada, chciałam powiedzieć, nie. W ogóle nie pada deszcz, także pamiętajcie o ptaszkach i pszczółkach i innych zwierzątkach. My tutaj mamy dla ptaszków poidło. Ostatnio przestawiliśmy i tam po prostu nie piły, także przestawiliśmy znowu tutaj na widok. A jeszcze wam powiem, mam porozkładane takie różne talerzyki, kapselki. Widziałeś, ile my mamy ziemniaków? OMG. Niestety głównie z tego korzystają u nas gołębie, no ale niech też mają. No gołębie i takie te czarne, jakieś ptaszki ładne. Także niech, ale ładnie to wygląda. Ale bym się popluskała. Ustawić basen? Nie, bo ma być znowu zimno. Będzie tylko miejsce zajmował. Dzisiaj nawet woda nie naleci do naszego olbrzyma. Dla ochłody lody. A wam to już chyba całkiem za dobrze. Kawu nie robię mrożoną. Godzina 14 jest, chłopie. Ja rozumiem, że ty czujesz się jak na urlopie, ale come on. No właśnie. Pięknie wyglądacie. A ty w tej czapce jak kajtuś. Chciał kawę po irlandzku. Nie, kochanie, robię kawę mrożoną cappuccino. To jest moja ta niebieska czapka. Najlepiej wyglądam. No, nie wiem, muszę poszukać. O, jednak nie zmalała ci, nie powiększyła ci się głowa, po prostu czapkę ja źle nosiłeś, bo tak przedtem też nosiłeś. Właśnie. Dobra, zrobię wam zdjęcie, bo ładnie wyglądacie, ładne kolory. W czapce czy bez? Bez. O, kajtek. Robię mrożoną cappuccino. Jak to wygląda, zobaczcie. Po prostu rewelacja. Przelewam do moich słoików. Tak to wygląda, mój drogi, ale nie ma To słomek. majonez? Kawa mrożona cappuccino. Cała zbita, cała pianka. Ale widzisz, było napisane na dwie porcje, a znowu wyszło pełno. Także idę dać sąsiadom. Którym? Tym. Tego nie ma przecież Tima. Nie słychać Tima. Jest, moi drodzy, tak przyjemnie, tak ciepło, wręcz gorąco na dworze, że spakowaliśmy, jak widzicie, szkodnika i jedziemy do parku. Co prawda już jest późno, bo już jest 17:20. Patrz, nie wie co, ode mnie z pracy. 17:25, ale jeszcze trochę pochodzimy, nie? Akurat tak fajnie już będzie, nie, może nie za bardzo gorąco, ale mi się wydaje, że jest 50 stopni tak ciepło, także jedziemy pochodzić. Ogólnie to założyłam też swoje spodnie takie.
letnie, wakacyjne. Długo już ich nie miałam. Ostatni raz miałam na La Palmie. Dojechaliśmy do Canuck Chase. Tak to wygląda przed nami na razie. Do Chase Water, przepraszam. Tak to wygląda przed nami na razie. Widać tam jakichś rowerzystów. A zaraz zobaczycie, jak wygląda za nami. Na razie też widzimy, jedzie tylko jedna rodzinka. Ale jestem przekonana, że przewozi będzie mnóstwo, nie? Jest też napisane, że jest zamknięty parking. No właśnie, żeby zmniejszyć to całe ryzyko zarażeniem się koronawirusem. Także zobaczymy, ile będzie ludzi. Jeżeli wiecie, jeżeli będą zachowane takie odległości jak w tym momencie, no to świetnie, jak najbardziej można wyjść. Ja pierdzielę, ale fajna chatka, widzisz? Tutaj znaczy taki pusty blok. Zaraz zobaczysz. Taki pusty, duży blok, moi kochani. Ale wokoło tak fajnie zrobione, tak wiejsko. Super. Patrzcie, jak fajnie. Tam tutaj studnia. To takie nasze marzenie z Radziem. Jakiś dom taki na wsi gdzieś. Nie, Radosław? Kiedyś się przeprowadzimy na wieś. Będziemy zupełnymi wieśniakami, nie? Tak. Wieś. Od razu natura. Zobaczcie. Mućki. Jaka ta jedna mała. A tutaj piją wodę. Chyba gorąco im jest. To są mućki, to są byczki. To są byczki wszystko? Mam jedna krowa, znaczy to byczki. O, ale gnoju, ale byśmy Radek mieli nawozu do pracy, do ogrodu. Może iść się zapytać. A idź w kieszenie naładuj. W kieszenie? Jak zagląda? O. Luna, co to jest? Co to jest? Co to jest? O, na krowy też czekasz? Jakie piękne! Cześć, to dzieci są! Cześć! Jezu! Piękne. No widzicie, jakiego mamy głupiego psa? Nie wolno. Boi się. O, nie denerwujcie się. No głupiego mamy psa, no. No chodź tu. Chodź, pogłaskam. Chodź. Zawołała je, widziałeś? Mhm. No chodź do mnie! No chodź! Chodź, malutku! Jezu, jak można no weź, zjeść? Daj kwiatka, niech zje. Chcesz kwiatka? Chcesz mlecza? Mlecza? Chcesz mlecza? Podnieś jeszcze raz, nie widział. No mają mlecze u ciebie. No ale nie mają takich dobrych. Chcesz miszka? Chcesz miszka? Weź jeszcze jednego, stanę bliżej. Ja jest nie trąbę. No i drugi idzie. I krówka przyszła. No daj mamie. Chcesz mama? Mama. Masz mama, dziecko? No jadłeś. Patrzcie, autostrady puste. Radek próbuje w dzień. Myślisz, że zadziała? Zadziała czy nie zadziała? Zatrąbi czy nie zatrąbi? A jeee! Tam idziemy, aż mamy kawałek przed sobą, ale spoczko. Boże, no strasznie to wygląda, jak miasto porzucone, patrzcie. Co prawda to jest płatna autostrada, no ale mimo wszystko... Zero. To jest, zobaczcie, to jest coś strasznego. Ostatnio jak tu byliśmy, to wam pokazywałam też, widzicie dach tutaj? Pokryty mchem. Tylko izolacja dodatkowa, nie? O, i sarenki nawet weszły, Boże, wiecie co jest? No są gdzieś tam ludzie, ale jest tak naprawdę prawie, że pusto. Boże, to są prawdziwe sarny. A Radek zabronił mi patrzeć, bo zaraz będę płakać, bo odeszliśmy od krówek i się poryczałam normalnie. Oj, przerąbane być takim wrażliwcem. Straszne to jest. No ale... No nic. No, nic na to nie poradzę. Chodź, Lunka, chodź. Mam nadzieję, że za dużo psów nie będzie, bo to mały oszołom uprzykrzy nam wszystkim spacer. Nie tylko nam, wiecie, nie nam, ale innym zwłaszcza. Pamiętacie, jak kiedyś tu byliśmy i to był taki nawet pochmurny chyba wtedy dzień w miarę. Było pełno ludzi. Tam siedzi para. Z przodu para.
Z tyłu rodzinka. O, łabędzie. Uwielbiam. Lubisz radzie łabędzie? Nie? Albo kurczaka, albo wołowinę. Wow, wszystkie płyną do mnie. A tu młode. Wow. Hej. Nie harcz na mnie, ja ci krzywdy nie robię. Wow. Wiecie co jest dziwne? Że Luna nie szczeka na łabędzie. Szczeka na wszystkie zwierzaki, na wszystko co jest możliwe, ale na łabędzie nie szczeka. Boi się. Cudne, co? To jest zdjęcie? Patrzcie co się dzieje. Wow. Coś pięknego, co Radzio? Zaraz nas zaatakują. Bo będzie nie mają zębów. Zobacz co robi. Kąsa. Nie mają zębów, to nawet nie boli. Gorąco? Nie za bardzo chcę, powiem wam, do wody. A, nie lubi. Nie tylko nasza Luna szalona tam, wiesz, aż podskakiwała na metr. Do tego baleństwa tu. Powiem wam, że dziwne na maksa z nią jest to, że ona z łabędziami po prostu sobie współżyje, że tak powiem, w symbiozie. Zobaczcie, są łabędzie, ma zupełnie... Ucieka! Ma wywalone, a wręcz się boi łabędzi. Co za dziwna suka. Do łabędzi byśmy ją śmiało puścili, ale z tyłu stoi piesek, także tego niestety nie zrobimy. Przed chwilą łabędź sama naprychał i tak spierdzielała, boi się łabędzi centralnie. Kto śmierdzi mokrym psem? Na pewno nie ja. Jesteś pewien, że nie ty. Także będziemy mieli... Także będziemy mieli zabawnie w aucie, ale nie, wyschnie do tego czasu, nie? Nie, otworzymy okno, będziesz biegła obok. Radzia! Co? No, powiem wam, co jest super w tym, że ludzie cały czas myślą, że Lunka to jeszcze szczeniaczek. Że w razie, bo po prostu możemy... Wiecie, jak ona się tak zachowuje, to możemy nakłamać. Nigdy przedtem tego nie robiliśmy, ale możemy powiedzieć, wiecie. Sorry, ona cały czas jest malutka, jeszcze nie zajarzyła. Dopiero ma 6 lat. 8 u nas ma. Kłodyżki ma na pewno. Ale wiecie, a można pościemniać w razie, bo... Patrzcie, takie same wagoniki, ciuchcie, jak w Kornwali. Troszkę większe. I wali, no, no dużo, sporo większe. Ale my nigdy żeśmy tutaj nie widzieli, ja nigdy ich nie widziałam. Byliśmy z tej strony jeszcze. No? Ciekawe, dokąd one jeżdżą. Czy one też jeżdżą, robią takie wycieczki? Chyba tak. Może tutaj tylko naprawiają albo coś. Cholipka wie. Nie, to są te normalnie ciuchy jeżdżą. Radzie, wyglądasz jakbyś był Australijczykiem. Jaman. Jaman. No, moi drodzy, 2 godzinki pochodziliśmy. Piesek widać wymęczony, śmierdzący mokrym psem. Ale kochany, zadowolony. Nie martwcie się, nie jest spragniona, dopiero piła. Po prostu jest chyba wymęczona. Gdzie spoko. Świetnie było, co? Świetny miałam pomysł? Bardzo dobry miałem pomysł. Wiecie co, on się nigdy nie przyzna, że ja coś zrobiłam pomysł i że ja jakiś pomysł miałam. Jest godzina, moi drodzy, 18. Ja jestem po śniadaniu, jakie widzieliście, a Radosław jest po niczym. Loda. Takiego mam mądrego męża i kawę wypił, także tyle dobrego. Także jedziemy, musimy kupić jakieś owoce tylko, tak? Tak. No zobaczymy, czy będzie kolejka. Ja zobaczymy, jeżeli będzie kolejka, to wejdę po owoce, jeżeli nie będzie kolejki, to wejdę po owoce. A jeżeli będzie, to sobie po prostu odpuścimy, mam jeszcze jakieś tam mrożone. Ze świeżych po prostu nie mam ani truskawek, ani borówek. Tak, muszę zobaczyć jeszcze, mam kilka przepisów w Thermomixie zapisanych, muszę zobaczyć, co do nich potrzebuję i ewentualnie to dokupić. O. Zobaczcie, obraz szczęścia. I rozpaczy. Dobra, idę na małe zakupy. Zostawiam chłopaków, chciałam powiedzieć. To niestety nie ma gdzie zaparkować w cieniu, także zostaną w słonku razem. Jeszcze pobiłem tych strażaków. Strażaków pobijać? A ja myślałam, że ciebie nagrywam, jak pykałeś tym pilotem cały czas, ale się nie nagrywało. Ale tak zapierdzielał pilotem, a Lunka to po prostu wygląda tutaj bajecznie. Tak się w parku biegała, cała mokra była, dobrze, że ducha już, nie?
Ogólnie szybko wyschał, bardzo ciepło, no ciepło jest, ale no normalnie szok. No jak ty leżysz, ty ślamango, ty. To szklapicho. Ślamango moja kochana. O. Jak widzicie, już jestem wykąpana, w ogóle po filtrach mam jakieś naprawdę masakryczne niespodzianki, ale no mniejsza z tym. I będę robiła sobie płatki pod oczy, te tutaj, i otwieram też znowu kolejną maseczkę, tą z Glam Glow nawilżającą. Świetna ona jest, ja ją sobie zostawiam czasami na noc i tym razem też zostawię. I oglądamy serial Unbelievable, nie wiem czy widzieliście, straszny, straszny serial. Serial oparty na faktach, ale straszny po prostu. Co? Chciałbyś powiedzieć? Ale zupka dobra. No, a Radek, wiecie co Radek je? Radusław je zupkę wifon. Chińską z Radomia. Tak? Ona się nazywa chińska z Radomia? Nie wiem. Nie, w kabarecie była chińska zupka. No, to nie wiem. Zupkę wifon curry je, ostrą, bardzo smaczną. I zdrową, i pożywną. Zmęczuszka, chrapuszka. Nie wiem, czy wam mogę polecić, bo jest to serial o gwałcicielu. O, tak to wam powiem. I o gwałtach. Nie, i jest nie to... o gwałcicielu. Nie jest o gwałcicielu i głównie o... Dobrze, Radek powiedział, nie jest o gwałcicielu, jest o ofierze i zwłaszcza o jednej ofierze, której nikt po prostu nie uwierzył i mi po prostu serce się cały czas kraja. No, ale zobaczymy, co będzie dalej. Dobra, moi kochani, my chyba wam już na dzisiaj dziękujemy, żegnamy się z wami. Mam nadzieję, że spędziliście z nami miło dzień w parku wodnym, między łabędziami. Także kochani, dziękujemy wam bardzo za dzisiaj i co? Do następnego razu. Buziaki.